Maja chce piwko. Ja wcale nie. I wcale nie wezmę sobie łyka. Znajdujemy się w fundacji Cezara Manrykiego. Adam zgubił telefon. Niczego nie śniadała. Ma to swój urok. Dużo wszystkiego, dużo pustki. A my mieszkamy sobie tu, w białym domku. No bo w sumie w jakim innym. Co to za jaskinka? Byczku, trzecia stacja? Trzecia stacja, analna dewastacja. Jesteśmy na Lazarote jesteśmy i idziemy tutaj. Jak się nazywa? Nie. Jak? Cuevo de Verdes. To jest jaskinia, jest tam bardzo zimno, więc bierzemy ciepłe ciuchy. W ogóle ciekawostka, Adam z racji, ze względu na to, że jest rezydentem Kanarów, to ma takie wejście do tych miejsc po euroskach. To do tej poprzedniej jaskini za 2 euro. O, no, te pieniądze. Posiadanie rezydentury tutaj się opłaca mega, bo wszystko jest tak średnio 3 razy tańsze. Wszystkie bilety, wszystkie, nie wiem, wejścia gdziekolwiek i tak dalej, no po prostu to jest niesamowite. Najlepiej to czuć w sumie przelatując albo przepływając, nie wiem, przepływając też, ale jakby transportując się z wyspy na wyspę też są jakby tańsze bilety. No wszystkie jakby atrakcje, kultura i tego typu rzeczy są tańsze będąc rezydentem. W ogrodzie kaktusów jest też restauracja, która słynie z tego, że są tutaj hamburgery z kaktusów na przykład. Cała ta przestrzeń, tak jak wcześniej Rysiu powiedział, była zaprojektowana przez Cezara Manrykę, który, co jest ciekawe, zaprojektował w ogóle całą Lanzarote. Jak będziemy jeździć, to zobaczycie, że jakby na całej wyspie nie ma żadnego domku, który byłby innego koloru niż biały. I każdy z tych domków ma jakiś kontrastujący kolor okiennic albo drzwi. Czyli na przykład są dzielnice, które mają niebieskie okna, są dzielnice, które mają zielone okna. Także no, cała wysła jest tak bardzo spójnie zaprojektowana. Pękana tutaj. To jest deska, która ma 5 warstw i ma jakby pomiędzy jeszcze siateczkę. Spróbujemy ją złamać, bo jutro wracamy, a mamy też ograniczony bagaż. I kupiłem nową deskę w razie, gdyby mi się to złamała, ale coś nie idzie. I zobaczymy. Pierwszy raz jeździłam sobie w bowlu, uczyłam się podjeżdżać jakby pod górkę i skręcać tak góra, dół, a potem robiliśmy jakieś takie większe, takie dłuższe traski przez całą salę. Na samym świętym końcu udało mi się zrobić tego slajda, więc miałam taką wisienkę na torcie. Gratulacje. Opowiedz, jak tam robota idzie. Nie no, szukamy ludzi do roboty. Znaleźliśmy już kilof. A robota jest tutaj taka solna. Ostatnio byliśmy w Jamón Serrano de Agua. Teraz jesteśmy w miejscu, gdzie wydobywa się sól. A wydobywa się sól w taki sposób, że zalewają baseniki wodą. Słońce podgrzewa tę wodę. Woda wyparowuje, bo to jest słona woda. No i później się robią takie tafle. Słuchajcie, no zostały nam 2 dni w sumie pobytu na Lanzarote i
dowiedzieliśmy się, że jest tutaj też miejsce, miejscowość Mala, a raczej taka mała mieścinka zaraz obok, w której ludzie chodzą nago. Jest to miasto nudystów i wybieramy się tam. Jest to coś, czego nigdy w sumie nie robiliśmy, ale zamierzamy do tych ludzi dołączyć. W sumie nie wiem, przejść się nago po mieście po prostu, zobaczyć jakie z tym wrażenia są związane. Na samym wjeździe jest już figurka pary, która jest nago. No lecimy dalej, rowerzyści jeszcze są ubrani. No, miejscowość jednak się nazywa Harco de Palo. Zostało nam 5 minut do tego miasta. Jaki na razie jest bilans osób nagich versus ubranych? Ubrano osoby dwie. Nieubrana osoba jedna. Najpierw idziemy na naturalny basen, bo może się wykąpiemy, a dalej chcemy się jeszcze przejść po mieście. Więcej tutaj chyba nie ma co robić, bo przejeżdżając samochodem widzimy, że jest bardzo mało ludzi. To lecimy. Jak wrażenie? To całkiem ciekawe. Tak bardzo nienaturalnie, paradoksalnie. Dodatkowo bym powiedział, że jeżeli chodzi o liczbę osób, które tutaj są, no to przy takim naturalnym basenie może tak w sumie być z 15 osób. Ale no, w większości są to jednak starsi ludzie, no i tutaj na tej plaży jest jednak najwięcej osób nago, które widzieliśmy w tym mieście, no ale nie przechodziliśmy się jeszcze po mieście, także no lecimy dalej. Jedno zaliczone. Fajnie. Od dzisiaj chodzę tylko nago. No nie wiem, czy się jakoś... Nie reaguję w żaden sposób. No i co, no w sumie przechodzimy sobie po mieście totalnie nago. W tym mieście na pewno nie ma zbyt wielu ludzi. Mamy tutaj kafeterię jakąś. O, siestę mają teraz. Nie zjemy nic. Zaliczone. Też to nie jest coś takiego, że każdy musi być nago. Są ludzie też poubierani. No i to jest taki miks. No, najważniejsze z tego wszystkiego jest to, że nikt jakby nie wytyka cię palcami, nie uważa tego za coś totalnie niezwykłego, a jako takie samo odczucie, no to ciekawe, fajne. Przejście w sumie jest ciepło, trochę wieje, no ale no, nie ma tutaj zbyt wielu atrakcji. Fajne po prostu, żeby sobie to zrobić, ale miasteczko jest jakby opustoszałe. W sumie będąc tutaj przez godzinę widzieliśmy chyba ile ludzi? Z 7 osób. Ale jest dość małe. Jakieś jest też inna sprawa. Jakoś tak źle akurat trafiliśmy, no ale nie było kiedy. Także tyle. Wracamy na chatę. Polecamy jako taką ciekawostkę i coś takiego nowego do wypróbowania. Fajnie. FIFA 4! Jedziemy na hajka, bo od dawna nie byliśmy. Byliśmy na Fuercie. Fuerta i Lanza są takimi wyspami, gdzie nie za bardzo jest gdzie chodzić. Nie jest to aż tak, nie jest to takie urokliwe jak na Gran Canaria czy na Teneryfie. Tam i z powrotem, łącznie jest 9 km, na plażce trochę posiedzimy, pobawimy się, jesteśmy na dwa samochody, ekipa jest gotowa, no i lecimy. Znajdujemy się w Fundacji Cezara Manrique'ego. Pierwsze kilka kroków możemy napotkać już pierwszą rzeźbę, która została zaprojektowana przez niego. Ciekawostka jest taka, że w dużej części rond, na przykład na tej wyspie Lanzarote, znajdują się właśnie takie ruchome rzeźby, które zostały przez niego zaprojektowane. I już pierwsze możemy zobaczyć w tym miejscu i na przykład też tam. Nie jestem do końca pewien, ale powiedziałbym, tak już z własnych spostrzeżeń, że Manrique trochę się wstydził swojej sztuki i dlatego budował to w taką śnieżno-białą biel, że ktokolwiek, kto wszedł bez okularów przeciwsłonecznych, został oślepiony, bo ja na przykład nie mogę spojrzeć w dół w tym momencie, kiedy chodzę po tym jego białym tworzywie. Nie wiem, co to jest. Budowla, symbol, które są w
każdym miejscu, na każdym rondzie większym na Lanzarote i są one właśnie zaprojektowane również przez Manrique. Są różne takie figurki, większość z nich się po prostu rusza, niektóre są statyczne, ale z takimi fikuśnymi kształtami. Swoją drogą sam Manrique, jak widać po zdjęciach, był bardzo otwartą, towarzyską i imprezową osobą, a ludzie, z tego jak widać, że się śmieją na zdjęciach, bardzo go lubili. Bardzo kulturalnie podane piwko, takie zwykłe, najtańsze, ale dostaliśmy to w szklaneczce z takim lodem. Vera, po co ci kubeczek? Bo ja, tak jak z Portugalii, z każdego miejsca zajebiste kubki przywożę. Dlaczego pijesz piwo w muzeum? Pozwoli mi. To jest sobie niesamowite, że jesteśmy w muzeum, normalnie można napić się piwka, usiąść sobie pod jedną z wiat i poczuć się jak... Na przystanku autobusowym. Na przystanku autobusowym. Co tam jest napisane na ścianie? Że żyjemy na tym świecie tak krótki czas, że powinniśmy, że każdy nasz krok powinien prowadzić do tego, żeby tworzyć to miejsce, na którym żyjemy, utopijnym. Bo tylko w ten sposób jest to możliwe, żeby to osiągnąć. Słowa Manrique. Ja tego nie powiedziałem, ale też tak uważam. Kupując bilet na zwiedzanie miejsca, w których żył Cezar Manrique, mogliśmy też kupić bilet do jego domu i właśnie tutaj jesteśmy. Nagrywamy na zewnątrz, bo wewnątrz niestety jest to zakazane. To jest jeden z fragmentów tego domu, czyli basen, miejsce spotkań. Patrząc na to, jak on tutaj mieszkał, można powiedzieć, że bardzo lubił przestrzeń. Ma też kilka dzieł swoich, jak i cudzych, na przykład Picassa. Dom jest przepiękny, jest naprawdę mega ładnie urządzony, jest bardzo dużo jakichś takich akcesoriów, wręcz nie zrobił, więc wygląda to super, ale chyba największe wrażenie robią po prostu dwie ogromne sypialnie, które po prostu mają łazienki, które są trochę zbudowane jak szklarnie, mają po prostu przeszklony kawałek dachu i całą ścianę i wychodzą na takie małe ogródki, że wygląda to super. Zdecydowanie zachęcamy Was, żeby przy okazji odwiedzić fundacji, zajrzeć też do jego domu. No jeszcze po drodze oglądaliśmy film, w sumie końcówkę, nazywa się Taro. Tam Manrique przedstawiał swoją wizję całą, jak chciał, żeby te wyspy wyglądały. Walczył o wszystkie wyspy, a tylko Lanzarote udało mu się utrzymać w takim stylu, a cała reszta jest w sumie w hotelach. No i na tym polegała wizja Cezarego Martinique. Martinique? Manrique! Piesek ze mną przybiegł, jak biegałem, i teraz musimy go oddać jakoś. Nie muszę. Pa, pa! Cześć! Cześć! Po tym, jak byliśmy w fundacji u pana Cezara, objechaliśmy trochę kilka miejsc. W sumie byliśmy w bodegze, nie nagrywaliśmy już bodegi, bo byliśmy kilka razy. Tak naprawdę spróbowaliśmy sobie winko, zjedliśmy ślimaki. I potem pojechaliśmy w kilka jeszcze miejsc i gdzieś tak naprawdę Adam zgubił telefon. Pewne takie morale upadły, ale jednak nadzieja nie umiera. Mamy kilka miejsc, gdzie myślimy, że może on się znaleźć i zamierzamy tam pojechać. Wydawałoby się, że lepiej by się mogło. Dzisiaj wylosuję jakiegoś misia. Dobra, ale fajnie.
jakaś impreza. Jazda. Wyszliśmy prawie na zachód słońca. Nie zdążyliśmy, ale się udało. Słuchajcie, no to jest już koniec, w sensie, a może i początek, ale no, czy źle się żegnać? Myślę, że to nie jest jakby pożegnanie, bo w Polsce czeka na nas bardzo dużo fajnych rzeczy, o czym się pewnie przekonacie, a tymczasem wylatujemy z Lanzy. To był świetny sezon zimowy nomadowania. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować. Ekipa była przednia, wczoraj liczyliśmy ludzi, było ich około 50 na tym wyjeździe. No i co? Dużo wspomnień, ale jeszcze więcej jeszcze przed nami. Trzymajcie się. Cześć!